Otyłość jest niebezpieczna w każdym wieku, nie tylko u dzieci. Natomiast jeśli rodzice przekarmią dziecko, bo to jest kwestia w większości przypadków przekarmienia dziecka, to grube otyłe dziecko to jest otyły dorosły. I w związku z tym, że u tego dziecka szybciej jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia schorzeń układu sercowo-naczyniowego, takich jak naciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, udar mózgu, dlatego szybciej może się u nich dojść do rozwoju cukrzycy, to trzeba się też liczyć, że to dziecko jest częściej nieakceptowane przez rówieśników. Dzieci są wzrokowcami i częściej szybciej wybiorą ładną koleżankę czy ładnego kolegę niż otyłego, tak? Niż otyłego takiego okrąglutkiego grubaska, bo nawet w szkole bawiąc się dzieci biegają i ta osoba odstaje. Jeśli później w czasie zajęć fizycznych to są zajęcia grupowe, gra w piłkę, to dziecko jest niewybierane do zespołu albo jak ostatnie, czuje się odrzucane. I to jest taki mechanizm błędnego koła, bo ono jest wolne, nie daje sobie rady, więc nie chce ćwiczyć, nie chce uprawiać żadnej sprości, siedzi najchętniej w domu i no niestety to jest co ludzi dorosłych, jak mają problem, jedzą. A jak dziecko jest marudne, płacze, to rodzice bardzo często, żeby mieć spokój, dają to, co na co ma ochotę. Mimo, że dziecko wybierze coś słodkiego, albo chipsy, albo jakieś inne przekąski, niż wybierze marchew. Dzieci bardziej, zwłaszcza niż ludzie dorośli, są szybko przyzwyczajają się do smaków. Jeśli dziecko nauczymy, że produkty nie są dosalane, produkty, które my spożywamy, już praktycznie 80% zapewniają nam dostawę sodu, jeśli chodzi o jego spożycie w ciągu doby. Także smakowo dosalając pokarmy robimy krzywdę, bo ta sól znajduje się i w pieczywie, znajduje się w serach, znajduje się w wędlinach. Także nie ma takiej potrzeby, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na sód, żeby jakiekolwiek potrawy dosalać. Rodzice są coraz bardziej zajęci, rzadziej gotują w domu. Rzadziej przygotowują posiłki. Łatwiej im kupić półprodukty, które no, mają więcej różnych konserwantów niż kiedyś. Czy kupić drożdżówkę i dać dziecku do szkoły na przerwę, niż przygotować kanapkę, przygotować owoce, umyć, pokroić czasami, żeby to dziecko zjadło. Jeśli dostanie on ogromne jabłko, a większość tych jabłek, które możemy kupić, no są piękne, natomiast one gabarytowo są za duże. Dziecko ich nawet mu się nie chce jeść, bo nie zje i przynosi je do domu. A jak dostanie torebkę chipsów, no to szybko wsunie. Dodatkowo dzieci, mając jakieś przekąski, trochę wkupiają się w grupę. Mam słodycze, mam jakieś chipsy, no to ta grupa obok nich jest dosyć duża. Najczęstsze błędy niestety to są słodycze, to są typowe wyglądane proste. Są to chipsy czy jakieś inne przekąski wysoko przetworzone z dużą ilością konserwatów i dużą ilością sodu. Oraz oczywiście słodzone napoje. Grube dziecko, otyłe dziecko jest to potencjalnie całe życie otyły człowiek i ta osoba, żeby zachować szczupłą sylwetkę, powinna całe życie już uważać na to, co je. Tak samo do diety, którą się należało stosować, wspólnie zalecane jest wprowadzenie większej zdecydowanie ilości niż my spożywamy warzyw. Później dopiero w drugiej kolejności owoce, chodzi tu o zawartość węglowodanów w nich. Orzechy włoskie, ze względu na zawartość tłuszczów wielonienasyconych oraz niskotłuszczowego przetworów mlecznych, których u nas w naszej diecie brakuje. Najróżniejsze zboża. Stosowanie jakichś diet typowo eliminacyjnych u dzieci nie jest wskazane, bo dziecko potrzebuje każdych składników pokarmowych, chyba że jest chore.